Siemano, jest Koziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam sposób na zarobek na naklejkach Crazy z ostatniego Majora w Berlinie. Zapraszam do oglądania. Case Drop.eu, sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę, najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 zł. Case Drop.eu. Otwieraj skrzynki za PSC, Blik, SMS, Przelew. Link w opisie. Polecam. Podczas Starladdera w Berlinie europejska formacja Crazy zaprezentowała się bardzo dobrze i z pewnością pozostała w sercach wielu kibiców. Zawodnicy, udowadniając swoją wolę walki i umiejętności, szybko zaczęli być rozchwytywani pod kątem transferu do innych formacji. Niedługo po zakończeniu turnieju w Berlinie z formacją pożegnało się dwóch zawodników, a mianowicie Nexa i Hunter, dołączając do G2. Z tego powodu polecam wam szczególnie inwestować w naklejki tych dwóch zawodników, gdyż są to póki co ich jedyne naklejki w grze. Podobnie sprawa ma się z naklejkami Espiranto, aczkolwiek tutaj dodatkowym powodem do inwestycji jest akcja, która została zapamiętana przez dużą część społeczności CS-a, a mianowicie Clutch 1 vs 3, w którym Espiranto został samym Deagle'em i dzięki temu dużo osób przekonało się o jego umiejętnościach. Zobaczcie sami. Hunter may want to hold on to what he has now. There's no defuse kit for these two players. I left one on the floor. The Deagle continues. Espiranto, no! No! I cannot believe he's just done that! What is the science behind that? Esperanto, that lethal Deagle is unbelievable. Every single bullet used to perfection. Oh my god. The 180 is unbelievable. We know that he's capable of this. We've yet to see something quite so absolutely disgusting and outrageous. No dobra, skoro omówiliśmy już autografy, to wypadałoby porozmawiać o naklejkach z logiem Crazy. Tutaj szczególnie polecam inwestycje w naklejki foliowane, gdyż po prostu prezentują się one fantastycznie i z pewnością nie jedna osoba będzie chciała posiadać taką w swoim ekwipunku. No i ostatnim powodem do inwestowania w autografy, jak i naklejki z logiem drużyny jest fakt, że według HAL TV Crazy dogadało się z pewną północnoamerykańską formacją odnośnie sprzedania swojego aktualnego składu CSGO. Jeżeli by do tego doszło, to z pewnością ceny naklejek związanych z tą drużyną, a szczególnie foliowane logo drużyny, poszłyby znacząco do góry, z racji, iż nie zobaczylibyśmy już nigdy nowych naklejek tych zawodników z tejże formacji. Skład ma bardzo duży potencjał na zaistnienie na światowej scenie CSGO, więc jest szansa, że za parę lat ich naklejki będą swego rodzaju unikatem, które będzie chciało posiadać nie jedna osoba. Być może w momencie, gdy oglądacie ten film, skład Crazy został już sprzedany, więc wiecie co robić. Przypominam tylko, że cierpliwość popłaca. No i co, to by było na tyle, jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag Crazy, a ja postaram się przypiąć serduszko. Sprawdźcie inne moje filmy ze sposobami na zarobek, no i co, ja się z wami żegnam, do następnego odcinku, trzymajcie się i piona.